Akademia Nauk Stosowanych imienia Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Naukę na tej uczelni rozpoczęło 163 nowych studentów. To już jest czwarty rok mojej kadencji, ale cieszę się, że wiele dokonań udało się zrobić. Kończymy remont na Wrzesińskiej tego najładniejszego budynku z wieżą zegarową. Tam już są kosmetyczne prace w tej chwili prowadzone. Tam będzie mieścił się czasowo rektorat i oczywiście dużo sal wykładowych. Będzie również barek dla studentów, biblioteka. To jest na pewno naszym dużym sukcesem. Ogromnym sukcesem jest też stworzenie kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia, gdzie mamy tylu kandydatów, że nie możemy wszystkich przyjąć wręcz. No to, co cieszy najbardziej władze uczelni, czyli ilość studentów, których mamy w tej chwili na pierwszym roku, którzy chcą studiować pielęgniarstwo. Także na pewno jest parę takich rzeczy, które cieszą. Oczywiście no, są też takie, które nas martwią. No, głównie nas martwią niedobory pieniędzy. No, potrzebujemy ogromne pieniądze na remonty kolejnych budynków. Chcielibyśmy przygotować odpowiednią siedzibę dla fizjoterapii. Planujemy otworzyć kosmetologię. To też jest naszym kolejnym zamierzeniem w następnym roku już, żeby rozpoczęła działalność. Do tego są potrzebne odpowiednie pracownie, także też musimy starać się o kolejne środki na te inwestycje. Ale podchodzimy z optymizmem. No, najważniejsze, że nie mamy już tej pandemii. Ten czas się skończył. Jest to już duża swoboda jest w prowadzeniu wszelkiej działalności i akademickiej, i już inwestycji różnych, także myślę, że z optymizmem wchodzimy w kolejny rok. Przed studentami kilka lat nauki, poszerzania wiedzy i rozwoju. Nowy rok akademicki rozpoczynam na pewno z chęcią do nauki. Będę się kształcić, w sumie już rozpoczęłam, bo już październik w pełni, na kierunku fizjoterapia, który mnie bardzo interesuje, ponieważ w liceum uczęszczałam do klasy biologiczno-chemicznej, więc zawsze te medyczne zagadnienia były mi bardzo bliskie. Myślę, że dużo się nauczę, ponieważ mamy świetnych profesorów, doktorów, którzy nam wykładają bardzo ciekawe przedmioty jak fizjologia, anatomia czy inne. Myślę, że będę mogła wiązać przyszłość z tym zawodem. Ma on bardzo dużo perspektyw po studiach magisterskich, ponieważ jednolite studia magisterskie są tutaj w Gnieźnie. Jest wiele perspektyw zawodowych, wiele specjalności, na przykład pediatrycznych, geriatrycznych, neurologicznych, więc myślę, że jest to zawód przyszłości i na pewno będzie można znaleźć pracę w tym zawodzie, czy to w jakichś domach pomocy społecznej, czy w szpitalach. Zdobywanie wiedzy, zdobywanie nauki, poszerzanie swoich horyzontów, rozwijanie się, rozwój. To są główne tak naprawdę plany przed studentami. Rozwijanie życia studenckiego. Mamy szeroko, dosyć mocno działający samorząd studencki, który już w tym momencie przyjmuje studentów pierwszego roku w poczet swojej grupy, w związku z czym oni również będą aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni. Uczelnia kształci na 6 kierunkach studiów. Większość z tych studentów to studenci Instytutu Nauk o Zdrowiu. Jest dla nas, obchodzimy tak naprawdę pierwszy raz, przyjmujemy studentów na drugi stopień magisterski, otwieramy nowy kierunek, studia magisterskie z pielęgniarstwa. Na pielęgniarstwo zgłosiło się, przyjęliśmy 62 studentów. Jest to sukces rekrutacyjny tego roku. Na pozostałych kierunkach również mamy dość sporą grupę studentów, także w tym roku 163. Wszystkim studentom życzymy wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu, jaki obrali.